Witam na losowaniu u żebraka z mostu Happeny Bridge. Tylko muszę założyć okulary, żeby was lepiej widzieć. W losowaniu biorą udział Sandra, Rose, Leopold, Wit, Minio oraz Ewa. Teraz poproszę sierotkę. Sierotko, włóż rękę. Tak, mieszaj. Nie patrz, zamknij oczy. Mieszaj, tak. Dobra. Wymieszane. Tu proszę. Leopold jest zwycięzcą nagrody niespodzianki. A co będzie niespodzianką, zaraz wam pokażę, ale najpierw wypełnię komorę maszyny losującej czarnym nektarem z napisem Guinness. W środku puszki jest kulka z azotem, dzięki czemu tutaj w środku się dzieją takie rzeczy, o, kulka, jak w pubie. Zazwyczaj tego nie robię, czyli nie piję piwa Guinnessa z puszki, bo smakuje zupełnie inaczej niż w pubie. Polecam w pubie. A co są nagrody? Przewodnik po Dublinie, przewodnik z Atlasem, przewodnik po Irlandii, Kopernikus, książeczka Irlandzkie legendy po angielsku, sekretna mapa Irlandii z zakładką. Co to za zakładka? Kildare Library, z biblioteki z Kildare. Książka Irlandia, celtycki splot autorstwa Ernesta Bryla, który był polskim ambasadorem w Dublinie. I komplet zakładek do książek z kalendarzem na 2014 rok. My dzisiaj mamy ostatni dzień przedniego roku. Życzę wszystkim moim czytelnikom spełnienia życzeń, spełnienia marzeń i samych dobrych rzeczy w nowym 2014 roku. Wasze zdrowie. Good. Guinness is good for you.